Cześć, nazywam się Paulina Kwietniewska, jest ze mną Ola Dudek. Razem prowadzimy cykl rozmów Zawód kreatywny, sztuka zarabiania na sztuce. Tak, naszymi kolejnymi rozmówcami jest Jan Barnaś i Wojtek Kamerys, którzy tworzą kolektyw audiowizualny i wytwórnię Brave Boy Studio. I tworzą przede wszystkim filmy dokumentalne, ale zajmują się też fotografią. I mamy bardzo fajną okazję, żeby rozpocząć naszą rozmowę bezpośrednio od tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli od Kipiszu, gdzie wy zaczynaliście jakoś swoją drogę do tego kolektywu. Właśnie, czy wy zaczynaliście tutaj coś, czy to był taki jakiś... Znaczy, cała ta historia rozpoczęła się od takiej wspólnej wystawy, którą organizowaliśmy całym drugim już wtedy chyba rokiem fotografii na Akademii Sztuk Pięknych, na studiach pierwszego stopnia. I właśnie rozmawialiśmy z Kipiszem a propos tego, żeby wbić tam z pracami. Coś robiliśmy razem i z Jankiem stwierdziliśmy, że połączymy swoje materiały wideo, które nagraliśmy w Kazachstanie i w Izraelu, z tego co pamiętam. I zaprezentujemy je po prostu na jednej instalacji, stworzymy taką jedną wspólną pracę. No i okazało się to super pomysłem. I właśnie ta wystawa była takim pierwszym w sumie taką iskrą zapalną tego, że może warto pomyśleć o pracy kolektywnej, może warto zacząć łączyć te nasze działania twórcze. I jakiego typu to były materiały? Czy to były takie dokumentalne typowo? Można tak powiedzieć. Można. To były nagrania z drogi, to były nagrania Głównym motywem generalnie była droga i to było prezentowane na takiej dużej stercie kartonów, na znalezionych były projekcje, plus jeszcze był dźwięk, były tam różnych rzeczy było na rozkładanych, nie pamiętam w sumie jak to do końca wyglądało. No to było szalone, te kartony nawiązywały do muru. To jeszcze było wtedy na Vimie, jeszcze kiedy Kipisz był na Vimie, więc... I to była wasza pierwsza współpraca, tak? Tak, znaczy przez dwa lata jakoś tam mieliśmy styczność ze swoimi pracami na studiach, trochę poza studiami, tak bardziej personalnie, ale także skonfrontowaliśmy ze sobą w sumie tą sztukę, którą robię ja, którą robi Janek. Sztukę, Jezus, powiedziałem tak. To była ten pierwszy moment i tak, i od tego jakby wszystko się zaczęło. Potem doprowadziło nas to do już takiej decyzji, że w sumie fajnie spróbować zrobić jakąś taką wspólną wystawę tematyczną razem. No i wtedy był już dużo grubszy projekt. Ja bym chciała na chwilę zahaczyć. Czemu polscy artyści nie chcą robić sztuki? Co złego jest w tym słowie? To jakby zmierza do tego, że ja mam wrażenie, że w ogóle jest taki spory nacisk na uczelniach artystycznych w tym kraju, żeby się nie utrzymywać z pracy artystycznej wręcz. To znaczy... Czy nie utrzymywać? Znaczy się, ostatnio nawet odbyliśmy rozmowę z Tomkiem Załuskim, że właśnie w Polsce takie stwierdzenie jak zawód artysta nie istnieje i w sumie w Polsce się jakoś dziwnie do tego ludzie odnoszą, jak słyszą stwierdzenie zawód artysta. Natomiast... Czy jest problem z tym, żeby robić sztukę? Znaczy, robić robimy, tak? Bo jakby nie robimy tylko jakichś takich rzeczy, które są stricte nastawione na to, że nie wiem, robimy film dokumentalny, wpuszczamy go na Netflixa, bierzemy kasę i cieszymy się, śmiejemy się rubasznie na Bermudach, że nie wpłynęło super dużo pieniędzy na konto, ale gdzieś tam pomiędzy, dlatego też to rozgraniczenie, że jest jakby wytwórnia, jest ten kolektyw audiowizualny nasz, w którym jakby już robimy, zajmujemy się innymi rzeczami, gdzie jest bardziej, powiedzmy tak, ta sztuka dla sztuki, gdzie później są pytania od naszych małżonek, że po co tyle pieniędzy na tą wystawę, tak? I że gdzieś to, czy to się zwróci, czy się nie zwróci, to jest zawsze ryzyko, tak? No, ja miałem taki moment na studiach na Akademii, gdzieś na początku, gdzie chodziłem i ołówkiem na różnych rzeczach, na sztalugach i na innych rzeczach, pisałem wszędzie wielka sztuka, to żart, bo mnie to jakoś gdzieś bawiło, natomiast nie wiem, mam wrażenie, że w Polsce jest problem w ogóle z tym słowem, w sensie, że gdzieś się tak... Ironia w słowie artysty. Jakoś tak utarło, że ten artysta to jest jakieś coś pejoratywnego, nie wiem, w stylu, tak jak ostatnio się pojawił artykuł w jakimś magazynie, że artyści znowu oszukali i zakpili z Polski w stylu, że tam była ten sprawa z tymi celebrytami, którzy się tam szczepili przed kolejnością, tak? I ja nawet wtedy napisałem, nie wiem po co, ale napisałem maila do tego magazynu, do tej gazety i spytałem, dlaczego oni sobie wycierają gębę tym stwierdzeniem artysta na każdym kroku i że to, że ktoś występuje w telewizji i się zaszczepił przed kolejką, nie znaczy, że
artyści jako ogół, jako grupa, jako jeden, nie wiem, jakaś figura retoryczna musi być bezustannie gdzieś nadużywana, tak? No z drugiej strony, kiedy ja na przykład za granicą mówiłam, że jestem malarką, to wszyscy zakładali, że maluję ściany, bo jakbym malowała coś innego, to bym powiedziała, że jestem artystką, no tak, tak, więc... Tak. Może też warto byłoby to zmienić. No. Powiedzcie właśnie, tu wspomnieliście o tym rozgraniczeniu między właśnie tym kolektywem a wytwórnią. Jakie projekty robicie w ramach jednego i drugiego? Czy są przypadki, że to się tak naprawdę przeplata, ale jeśli chodzi o kolektyw, nasze działania głównie skupiają się na fotografii, są oparte na tej fotografii i bazują na niej, czerpią z niej, a jako twórcy wizualni skupiamy się na szeroko pojętej chyba sztuce wideo. To tak jak powiedziałaś wcześniej o tym filmie dokumentalnym, jasne, jakby dążymy do tego, żeby tym się jakby stricte zajmować, ale zajmujemy się szeroko pojętą produkcją wideo. Znaczy jest to też rodzaj jakiegoś wentyla bezpieczeństwa, wiesz, jasne. Nie da się cały czas siedzieć w jednej rzeczy, tak, że jakby cały czas szukamy sobie jakichś takich dróg ujścia, że jakby tu pojawi się jakaś instalacja audiowizualna. Teraz na najnowszej naszej wystawie, którą mieliśmy w 2020 roku, tak, roku na fotofestiwalu mieliśmy wystawę Setoma Returns. Tam na przykład pojawia się instalacja nie audiowizualna, bo pojawia się po prostu tak, bardziej bym powiedział, że rzeźbiarska instalacja. Tak by to prędzej można nazwać, tak? Natomiast szukamy cały czas jakichś takich rzeczy, tak? Natomiast fajnym jest to, że założyliśmy sobie gdzieś na początku z wytwórnią też, bo wiadomo, że to ma przynosić pieniądze i nie będziemy się odżegnywać od tego i nie twierdzić, że nie chcieliśmy na tym zarabiać, tak? Bo po to to jest, natomiast udaje się nam to, że gdzieś między tym znajdujemy jakiś kompromis, czasem może mniej zarobimy, ale jednak żyjemy i funkcjonujemy jakby z rzeczy, które nas cieszą i właśnie, nie musimy robić jakiejś bezczelnej komercji. Na ile to się pokrywa? Projekty, na których najlepiej zarabiacie, z tymi, które się wam najbardziej podobają? Jakieś 20% w sumie tego, co robimy, jest takich naprawdę, które sami chcielibyśmy realizować. Okay, jest tego coraz więcej. Ostatnio na przykład właśnie zrealizowaliśmy nasz nowy film dokumentalny, taki... Tam jest 300-parominutowy film, parę dni temu była premiera. To w sumie jest rzecz, którą tak naprawdę bardzo byśmy chcieli tego typu rzeczy robić i widzieć więcej takich rzeczy u nas, a tak, ale to może tak brzmi, ale w sumie to 20% to jest stosunkowo dużo, bo tak jak wspomnieliśmy właśnie wcześniej, że bazujemy w tej fotografii, to jednak nawet w tych komercyjnych tworach, które robimy, ona się gdzieś zawsze pojawia. Czy to w elemencie użycia jakiejś błony fotograficznej, którą mamy zeskanowaną in blanco, czy w jakimś elemencie po prostu typografii, która jest dobrze użyta, albo po prostu w jakichś elementach nawiązujących do tej fotografii analogowej, do fotografii srebrowej. Także staramy się tak czy siak zawsze coś przemycić, żeby uatrakcyjnić w sumie te ostatnio nawet odebrałem telefon właśnie od pewnej firmy, która jest stricte takim deweloperem, buduje jakieś ogromne inwestycje, fabryki chipsów, różne rzeczy. Natomiast pani zadzwoniła do nas i powiedziała, że ona zadzwoniła do nas, bo my nie robimy rzeczy komercyjnych. Że ona widzi, że to nie jest komercyjne i zadzwonili po prostu tak for fun, bo stwierdzili, że kurczę, a może by zrobić coś innego, że może pójść w jakieś szaleństwo. I udała się ta współpraca? Aktualnie czekamy, zobaczymy. Okay. Jeśli państwo nas oglądacie, możecie odpisać na maila, będzie nam bardzo miło. Może ich przeraziliśmy. Natomiast w rozmowie jakby też widać było, że gdzieś jest ten potencjał, że to widać, tak? Bo jak sobie poobserwujemy, nie wiem, my też się staramy sporo podróżować, że gdzieś w różnych krajach za granicą jednak jak podróżujemy, to widzimy, że ten świat troszkę inaczej wygląda, że tam naprawdę można to przeplatać i to jakby funkcjonuje. Tak, coraz więcej artystów tak naprawdę się angażuje, chociażby w kampanie reklamowe, nie? No także w filmie. A szlachetne techniki fotograficzne i filmowe wykorzystujecie je, tak? Tak. Pracy. Staramy się. Okej, gdzie to się zaczęło? Oj, bardzo daleko. Jakieś 15 lat temu. No. Znaczy, ja robię od dzieciaka i zdjęcia, i filmy. Wojtek tak samo. Jakby to się gdzieś już bardzo wcześnie zaczęło. Ja w sumie całe życie w sumie się tym zajmuję, już można powiedzieć. I w sensie takie świadome jakieś w miarę życie. Nie powiem, że to było już wtedy, zaczęła się moja kariera, bo nie nazywałbym tego karierą, bo wtedy to po prostu było pstrykanie zdjęć, robienie tego, ale gdzieś to zawsze było i w sumie my też w momencie, jak też się pojawiliśmy na studiach i jak zaczęliśmy razem współpracować i była jakaś pierwsza współpraca, to też mieliśmy na koncie już różne inne rzeczy samodzielnie. No tak, tak. Bo też i fotograficznie, i filmowo, i
No ale to był dobry moment po prostu, bo jakby pojawiliśmy się w momencie, gdzie byliśmy świadomi tego, co chcemy robić, w którą stronę chcemy iść i czego oczekujemy od tych studiów. Więc to też był dobry moment właśnie. I to się fajnie zbiegło z tym, że w sumie zapoczątkowaliśmy ten kolektyw. A czy na studia poszliście od razu po liceum? Czy mieliście... Nasza historia studiów jest bardzo długa i nie wymaga rozwijania głębszego. Chciałam tylko zapytać, bo mnie się wydaje, że dużo osób, jak idzie tuż po liceum na studia, to nie do końca wie, co chce robić. No to jest bardzo, tak, to jest prawda. Nie, znaczy... ja trafiłem na studia, jak miałem 24 lata, Janek miał 26. Na te studia, tak. Tak. Natomiast już wcześniej studiowaliśmy inne rzeczy, jakby. Co nie znaczy, że były to bezsensowne wybory. To był po prostu bardzo duży zbiór doświadczeń, które nas czegoś ale tam nauczył. Ale prawda jest taka, że mam wrażenie, że gdyby nie to, że właśnie w takim wieku poszliśmy na takie studia, jak chcieliśmy w końcu, po iluś tam doświadczeniach i innych kierunkach studiów i jakichś, nie wiem, pracach komercyjnych, zawodowych z filmem i z fotografią, już mieliśmy ten background, to myślę, że nie wykorzystalibyśmy tego też w takim stopniu, w jakim wykorzystaliśmy. Bo... Ale to jest warte podkreślenia właśnie, bo wiele osób się boryka z tym, że może uważają, że szansa jest już stracona, jeżeli nie zaczęli właśnie robić czegoś w bardzo młodym wieku, prawda? Więc fajnie, że tutaj mówicie o tym, że ta świadoma decyzja przyszła tak naprawdę później. Czy ja wychodzę z założenia, że lepiej naprawdę zacząć nawet te studia w jakimś późniejszym wieku i naprawdę sobie przemyśleć to, że jak coś nas olśni w wieku, nie wiem, 25, 6, 8, 30 lat, to nie jest wcale źle. Późno może to przyjść tak naprawdę. No, nie. Moja ciotka, będąc na L4, zaczęła rzeźbić w wieku 50 lat i robi naprawdę niesamowite rzeczy w tym momencie. Boże święty. Piękny wiek. Basia jest wspaniała. Pozdrawiamy Basię. Pozdrawiam Basię. Na ile rentowny jest ten biznes? Wiem, że to dosyć bezpośrednie pytanie, ale chciałam zapytać tak mniej więcej, no bo jakby dużo osób wychodzi z założenia, że z takiej pracy stricte artystycznej, tak jak wy jeszcze pracujecie ze szlachetnymi technikami, ciężko się utrzymać. Myślę, że na tyle, na ile się każdy angażuje w ten biznes. My łączymy jakoś prowadzenie firmy z działalnością kolektywu, ze studiami dziennymi drugiego stopnia, z zakładaniem rodziny, z wychowywaniem kotów, które mamy w domach i jest to po prostu dosyć trudne, ale jak na taką ilość czasu, którą spędzamy angażując się w działania i kolektywu i firmy, to myślę, że jest to stosunkowo rentowne. A czy ostatni rok przyniósł jakąś istotną zmianę tutaj, że musieliście zmienić swoje plany, czy... To jest ciekawa sprawa, bo na nas trochę ta epidemia podziała, mam wrażenie, jak płachta na byka. Na was, jako na was, czy na też klientów na przykład? W sensie? Nie, na klientów, broń Boże, na klientów, broń Boże, na nas, że stwierdziliśmy, że kurczę, no jeżeli jest mało zleceń teraz, że się mało dzieje, to może trzeba sobie samemu zorganizować pracę i nagle wpadliśmy na genialny pomysł. Halo, przecież do tej pory nie pisaliśmy żadnych wniosków o granty, dofinansowania i inne rzeczy i zaczęliśmy sobie po prostu sami znajdować furtki, a w momentach nawet jak na nas nie mogliśmy złożyć wniosku, to na przykład pisaliśmy do znajomych, którzy nie mają jakąś instytucję, która cienko wszędzie, kultury na przykład. I pisaliśmy do nich, słuchaj, przecież możesz wziąć z tego i z tego dofinansowanie, zorganizować festiwal, my to zrealizujemy, ty masz pieniądze, my mamy pieniądze, coś się dzieje do przodu, działamy, nie siedzimy w domu. I jakby takiej współpracy też trochę się pojawiło, więc jakby zaczęliśmy sobie sami po prostu tworzyć jakieś też takie możliwości, żeby po prostu przetrwać i jakby wzięliśmy sobie ten los trochę w swoje własne ręce, bo gdybyśmy tak naprawdę liczyli przez ten okres od marca zeszłego na klientów tylko, mogłoby być gorzej. No myślę, że byłoby ciężko. Okej, no ale to też fajny kierunek rozwoju firmy, bo zakładam, że granty też pozwalają na realizację tych 20% działań, które bardziej wam odpowiadają. No, nawet może trochę więcej. Zobaczymy, co przyniesie ten rok, bo też czekamy na rozwiązanie kilku grantów, które składaliśmy i zobaczymy, bo zaproponowaliśmy kilka rzeczy, z którymi chcieliśmy wejść właśnie typowo na rynek komercyjny, ale stosuje to rozwiązania bezpośrednio związane z tym, co realizujemy jako ten duet artystyczny. Tak. Plus my też działamy też na takich polach, takich nie wiem, jakby to nazwać, charytatywnych czy pro publico bono też, że też gdzieś jest to za nami, obok nas, nie wiem, że też coś staramy się dla ludzi robić i
jakieś tam parę akcji zorganizowaliśmy, nawet jak z tego nie było pieniędzy w czasie epidemii, jakichś takich powiedzmy kulturalnych. Co takiego chociażby, na przykład? Nie wiem, chociażby teraz właśnie była premiera właśnie tego dokumentu, pracowaliśmy przy takim festiwalu, już były 3 koncerty realizowane online, była premiera jednego też filmu jeszcze wcześniej, plus spotkanie z twórcą. Festiwal też był ciekawy, bo rejestrowaliśmy go na kamerach mini DV i to też było w sumie takie ciekawe zaczerpnięcie. To jest coś, co wróciło chyba bardzo do mody w ogóle, nie? Tak. Tak, zrezygnowaliśmy w sumie wtedy z tej technologii takiej typowo cyfrowej, którą mamy pod ręką i stwierdziliśmy, że może to jest moment, żeby jakoś wejść z tym na takie czyli szersze w zasadzie wody. Dużo doświadczenia też wam... Dużo doświadczenia tak. I no, dużo zabawy eksperymentów. Form i eksperymentów. No i teraz chociażby też jest taka furtka pod tytułem Fundacja, że z pewną fundacją prawdopodobnie wejdziemy we współpracę, że będziemy też warsztaty dla dzieciaków prowadzić, więc super. Gdzieś to krąży też. Taki edukacyjny aspekt w tym wszystkim. Tak, tak. A czy, no jeszcze nawiążę troszeczkę do tego zeszłego roku, chociaż widzę, że naprawdę tutaj bardzo elastycznie się odnaleźliście, ale czy wasze zlecenia głównie polegają na tym, że działacie w Polsce, czy za granicą, czy to się musiało właśnie zmienić? Czy wasze plany teraz będą właśnie tutaj nakierowane na Polskę, czy jednak zamierzacie, jak tylko będzie możliwość, działać znów za granicą? Znaczy aktualnie niestety musieliśmy się troszkę przenieść na rynek polski. Niestety, tak? Natomiast no, gdzieś tam do momentu epidemii jakoś krążyliśmy właśnie też poza granicami Polski, robiliśmy różne rzeczy i też w sumie nasza współpraca w ogóle, ten jak założyliśmy wytwórnię, to pierwszy klient to był też w sumie dość spory klient z zagranicy, z Francji i też właśnie gdzieś tak międzynarodowo to się działo. To dało chyba takiego kopa na to rozpęd. Dało nam dużego kopa, a później też różne rzeczy się działy. No i chociażby my też mamy taką sytuację, że my na przykład też przez epidemię musieliśmy też wstrzymać zdjęcia do filmu, bo na przykład mamy projekt, nad którym pracujemy i rozpoczęliśmy zdjęcia w Estonii. Jesteśmy po zdjęciach w Estonii, mieliśmy właśnie lecieć do Rosji i na Syberię. Kontynuować zdjęcia do filmu, niestety ze względu na epidemię musieliśmy to przerwać. Ale będziecie mogli jeszcze wrócić do tego za jakiś czas? Czy... Chcemy do tego tak, wrócić. To jest tak odkładane w sumie z miesiąca na miesiąc, przyglądamy się sytuacji i czekamy po prostu, kiedy będziemy mogli kontynuować zdjęcia, bo temat jest naprawdę super interesujący i jest tak bezpośrednio związany z tą... Chcesz zdradzić na ten temat? Czy była wystawa właśnie Retron z Setoma, o której wspomnieliśmy i jest to po prostu historia tego narodu Seto, który odwiedziliśmy i o których opowiadaliśmy przy pomocy właśnie fotografii, instalacji przestrzennej, filmów. Zresztą to były nasze prace dyplomowe na pierwszym stopniu studiów. Tylko ta historia była rozpoczęta, a żeby ją naprawdę opowiedzieć tak dobrze, żeby to był taki jeden ładny twór, który opowiada całą pełną historię, żeby opowiedzieć każdy szczegół, potrzeba nam jeszcze jakichś 2-3 wyjazdów, tak sądzę. No to jest dość duża historia. Myślę, że zasługuje na to, żeby ją dobrze oddać, bo to przyszło też tak znienacka. To może też chcielibyście błędka. Fragment chociaż tej historii nam tutaj opowiedzieć. Jan. Znaczy to jest dość mistyczna historia w ogóle, bo u nas... Mam dziwne wrażenie, że u nas zawsze w momencie, jak nagle zaczynamy narzekać, że o, coś się uspokoiło, mało się dzieje albo mało klientów, to nagle kolejnego dnia ktoś puka albo dzwoni dokładnie w tym momencie, jak tam kasa kończy albo jak się zaczynamy nudzić i to jakoś się tak dziwnie dzieje i pewnego razu właśnie siedzieliśmy u nas właśnie w biurze i nagle do drzwi zapukały panie z Estonii, które powiedziały, że są przedstawicielkami mitycznego narodu Seto. Jest to naród, który tam jest około 10 tysięcy ludzi, jedynie żyje na świecie na chwilę obecną z tego narodu około 10 tysięcy. Są w Estonii, w Rosji, mają własny język, króla, teoretycznie są prawosławni, w praktyce są z grubsza poganami. Okej, okay, a po co one zapukały? To była wymiana chyba z miasta Tartu, z jakiegoś funduszu europejskiego i przyjechały do Łodzi, do inkubatora. Do Chorei. Okay. Do Teatru Chorea, tak, tak. Tak, i odwiedziły nas, zapytały, czy nie chcielibyśmy pomóc uratować pamięć o ich narodzie. Że zapraszają gorąco. Dostaliśmy od nich pocztówkę, estońską czekoladę i dużo ciepłych, miłych słów. Tydzień czy dwa później napisaliśmy do pań maila, chyba z miesiąc albo półtora później już byliśmy w Estonii u nich. Wow. I zaraz po powrocie było zamknięcie już chyba, tak mi się wydaje, tak, że to się jakoś pod tak pokryło. Pod koniec marca mieliśmy właśnie jechać kolejny raz albo lecieć i wtedy dokładnie się dowiedzieliśmy, że jest lockdown i nie polecimy. Okej, okay, no faktycznie mistyczna historia.
Okej, i to jest taki projekt, którego jesteście najbardziej jakby dumni, który was najbardziej ekscytuje, czy... Ciężko tak powiedzieć o projekcie, który jeszcze nie jest zakończony. Aha. Myślę, że na pewno siedzi to cały czas w naszych głowach i wymaga to dokończenia i wtedy będziemy w stanie powiedzieć, czy... A który projekt uważacie, że jest dla was taki najważniejszy do tej pory? Czy na ten moment wydaje mi się, że była to Ziemia Niczyja, tak. Ponieważ aha. Zabrała. Wymagała od nas... największego wkładu zarówno emocjonalnego, jak i czasu. Ponad 2 lata pracy jednak były. Aha, to były 2-3 lata spędzone na wyjazdach właśnie do Kazachstanu, do Izraela. I to był ciekawy projekt, bo to była pierwsza taka nasza styczność z takim długoterminowym projektem, który wymagał odpowiedniego backgroundu, odpowiedniego przygotowania się w sprzęt, w to, co tak naprawdę chcemy uzyskać na miejscu, czego nam brakuje do zamknięcia tego projektu. No i finalnie takim produktem finalnym była wystawa i książka fotograficzna, którą wydaliśmy. Mhm. Był to, mogę tak powiedzieć, self-publishing, bo tak, częściowo tak. Przy tym nam pomagała Akademia Sztuk Pięknych przy wydaniu. Tutaj też się kłaniamy Marcin gorąco Dąbrowski. Tak, Marcinowi Dąbrowskiemu i pracowni obrazowania fotograficznego, bo to były takie... No i fotofestiwalowi bardzo też na pewno dziękujemy, no, bo sytuacja jest taka, że w sumie od tego się bardzo dużo zmieniło, bo po wystawie i po książce, wystawa była na fotofestiwalu jako wystawa w 2019 roku, tak. Natomiast później fotofestiwal też ze względu na tą, na ten projekt jakby nominowali nas, jest taka platforma europejska Features Photography, tam jest kilkanaście instytucji kultury związanych z fotografią, magazyny i tym podobne rzeczy z całej Europy, fotofestiwale, to jest pod patronatem Komisji Kultury Unii Europejskiej. I zostaliśmy w zeszłym roku, chwilę po lockdownie, to było chyba takie pocieszenie ogromne dla nas, nominowani do sekcji Talent 2020 i tam weszliśmy w skład jakby tego Features Fotografii i jakby mieliśmy z tego powodu bardzo dużą promocję, dużo jakichś propozycji się pojawiło, też jakby jakieś współprac, jak się tylko epidemia skończy i będzie można jeździć, plus też nasza książka i pokaz taki audiowizualny w ramach akcji Polish Paradise. Podróżował po Europie, była nasza książka, nie wiem, w Łodzi, w Krakowie, w Nidzie, Kownie, Tuluzie. Były takie momenty w filmie, że tak sobie siedzieliśmy właśnie, patrzyliśmy na jakieś loty, a przynajmniej książka tak, podróżuje. Nasza książka odwiedziła 9 razy tyle państw, co my w zeszłym roku. Aha, wspaniale. Okej, a w takim razie, bo dużo mówiliśmy o tych takich fajnych rzeczach związanych z waszą pracą, czego nie lubicie? Co jest trudne dla was na przykład w tej pracy, w ogóle w tych działaniach, których się podejmujecie? Ciężko powiedzieć, tak naprawdę wszystko jest wyzwaniem. Nie lubimy faktur do zapłaty, które przychodzą, ale to chyba każdy przedsiębiorca tak ma. Jak Adam Lipman za ścianą, nasz sąsiad się za głośno tłuczy, także Adaś, jakbyś mógł. Trochę ciszej, proszę. Ale kochamy cię. Tak. Ale tak to nie wiem, czy coś tak bezpośrednio nas denerwuje w naszej pracy, nie wydaje mi się. Może czasami jakieś braki sprzętowe, że nie jesteśmy w stanie na przykład od razu załatwić sobie, nie wiem, czy odpowiedniej kamery w ciągu jednego dnia, której potrzebujemy, ale to są wiadomo, to są pierdoły, które da się rozwiązać. Jasne. A myślicie, że działa na waszą korzyść to, że działacie we dwoje, że jakbyście działali indywidualnie, to byłoby trudniej osiągnąć te rzeczy? Znaczy, kiedyś się śmieliśmy z Jankiem właśnie, że jakoś tak się dobraliśmy, że nie wchodzimy sobie w drogę i nie dublujemy swoich kompetencji. Tam, gdzie ja na przykład wymiękam, wchodzi Janek i bez słowa po prostu przejmuje stery. Tam, gdzie Janek nie daje rady, tam wchodzę ja i się po prostu jakoś tak płynnie wymieniamy tą pracą. Czyli jesteście jedną z tych spółek w gruncie rzeczy, które działają, tak? Tak. Tak. Znaczy ja mam na przykład problem z używaniem nożyczek. Kiepsko wycinam. Ale oferowałem ci kiedyś szkolenie w tej sprawie. Ja wiem, no, nasz pan od kompozycji z Akademii gdzieś jest i płacze, jak widzi, jak ja wycinam coś, tak rzeczywiście. Okej. Powoli będziemy zmierzać do końca, że ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Jakie plany na ten moment? Najbliższe 5 lat. Macie plany długoterminowe, czy na ile daleko planujecie? BMW X1 w leasing. W jasnej skórze. W jasnej skórze. Aj. Ciężko powiedzieć. Plany. No, na pewno byśmy chcieli, myślę, zamknąć ten projekt
w Estonii, w Rosji. Chcielibyśmy, żeby nam granice otworzyły, byśmy mogli ten film skończyć. I wtedy postprodukcję chcemy to prawdopodobnie do kin studyjnych wpuścić, czy na jakieś platformy streamingowe, zobaczymy. Natomiast teraz sobie rozgrzebaliśmy kolejny projekt, skoro tamtego nie możemy skończyć. I gdzieś sobie nad nim pracujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że może gdzieś za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć o tym coś więcej. Powinien ujrzeć światło dzienne w tym roku? W tym, tak, powinien. Powinien. Tak, to też jest duży projekt, bo to są duży. Zdjęcia wykonywane na przestrzeni 3-4 lat. Tak. Tak mi się wydaje. Czy lubicie długoterminowe projekty? Zauważyliśmy, że bardzo nas motywują do takiego dopracowywania w każdym punkcie. No jest to też na pewno rzetelniejsze, mam wrażenie, jeżeli na czymś się znacznie dłużej pracuje, że jakby nikt nam nierzetelności na jakimś... Nie kończą wam się zapasy entuzjazmu, nie? Nie, chyba nie. Okej. Okay. Dobra, no to żeby nie zgasły w takim razie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Naszymi gośćmi byli Jan Barnaś i Wojtek Kamerys, a znajdujemy się w klubie kawiarni Kipisz, którą możecie wesprzeć na Patronite. Serdecznie polecam. Polecam. Ta-dam.